Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. Ruszamy dalej z tematem puzzle CAD 3D. Natomiast na wstępie chciałbym już podziękować firmie SolidExpert za możliwość korzystania z edukacyjnej wersji programu SolidWorks w ramach prowadzenia mojego kanału. I nawiązuję teraz do tych podziękowań firmy SolidExpert, niejako wracając jeszcze raz do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o bazach danych, o tym, gdzie można pracować na plikach przy używaniu programu SolidWorks za pośrednictwem właśnie takich narzędzi, które organizują pracę. I właśnie na stronie SolidExpert mamy również informację, taką zakładkę z zarządzaniem plikami, projektami, i tutaj można zapoznać się z programami, z narzędziami, które właśnie usprawniają taką pracę w sieci, gdzie można całe życie jakby produktu, projektu prowadzić. Także tutaj na stronie SolidExperta można się z tym zapoznać, a my wracamy już do projektu i przechodzimy do programu, gdzie będziemy tutaj tworzyć sobie jedną część, bardzo szybką, bardzo króciutką, tyle jestem po prostu w stanie wydobyć. Natomiast tak jak to mówiłem w poprzednim odcinku, no dążmy już tutaj powoli do tego, aby skończyć ten projekt. Tych części jeszcze troszkę pozostało, ale tutaj bez jakby nadmiernego już opowiadania będę starał się te elementy dokończyć, zamodelować, a jeżeli coś będzie takiego faktycznie nowego, ciekawego, no to wtedy będę coś na ten temat więcej opowiadał. I teraz będziemy sobie tworzyć właśnie tą osłonę tylną. Ona będzie stopniowana, dlatego możemy sobie zrobić to na kilka znowu metod, to przejście. Ja sobie zrobię, można powiedzieć, troszkę tych elementów więcej po to, aby można w przyszłości było wprowadzić zmiany. Dlaczego? Ponieważ będzie teraz kilka elementów, które tworzą pewien fragment tego złożenia, które tutaj powstanie, natomiast ono wymaga troszkę poprawy. Tutaj kilka elementów, one powiedzmy, no, muszą zostać jeszcze dopracowane. Także tutaj jak już zostanie to do końca zrobione, gdy ktoś będzie chciał jakby coś porobić sobie z tym zespołem, który tutaj powstanie, no to wtedy będzie mógł już sobie tutaj troszkę pokombinować. I teraz będziemy tutaj potrzebowali wykonać takie pewne wycięcia, które sobie rozrysuję teraz w ten sposób, czyli mamy tutaj jedno. Skonwertuję sobie te fragmenty, ponieważ one będą mi na razie potrzebne w tym momencie do tego, aby tu utworzyć całość. To będzie mi niepotrzebne, więc sobie za chwilę to dotnę. I teraz tutaj będę potrzebował zrobić sobie taki fragment, czyli tu sobie pociągnę do końca, także to już mam. I teraz tutaj sobie troszeczkę pomożemy, narysuję sobie oś konstrukcyjną, zrobię sobie te dwa elementy, lustro elementów, lustro względem tej osi, którą tutaj otworzyłem, akceptuję. No i teraz sobie, a za szybko, jeszcze sobie powymiaruję te elementy, także przechodzimy jeszcze raz do szkicu. Teraz to odsunięcie, to wymiarowanie wyszło mi w ten sposób, także na razie powiedzmy, że sobie tak to zostawię, jak mam tutaj na ściądze, niech będzie 6,2 mm. Tutaj mam teraz rozmiar 9,8 mm, także to mi zostanie, to muszę tutaj sobie przyciąć, tak samo to sobie muszę tutaj przyciąć, to sobie muszę tutaj przyciąć i teraz potrzebuję jeszcze skonwertować tę krawędź i to, co mi tutaj jest zbędne, to sobie dotnę. I mam teraz taki obszar, który sobie teraz jeszcze tutaj do końca zwymiaruję tak, aby miał w pełni związany, zdefiniowany szkic i do tego zawsze dążmy, gdy budujemy nasze modele. Tutaj mamy wymiar 33,6 mm. No i dobra. Teraz mamy taki szkic. Idziemy do operacji, wyciągnięcie i wbijamy się na głębokość. Zaraz mówię, ile? 6 mm. Także tu przechodzimy na głębokość 6 mm. Pozostaje nam teraz coś takiego, jak teraz widzimy na załączonym obrazku, ale musimy jeszcze ten fragment lekko zmodyfikować i teraz zobaczcie, co sobie tutaj zrobimy. Musimy ją przesunąć o 0,2 mm w dół, czyli standardowo możemy zrobić w ten sposób, że utworzymy tutaj szkic, zrobimy zrzutowanie krawędzi, zrobimy wycięcie, ale możemy znowu przypomnieć sobie narzędzie, którym definiujemy, czy też możemy jakby zarządzać naszymi ścianami, łapiemy oś Z i idziemy tą osią Z o 2 mm w dół, ponieważ tyle muszę tutaj sobie obniżyć. W ten sposób robimy przenieś,
Tutaj nic więcej już nie zmieniamy, mamy gotowe, także w ten sposób sobie tutaj łatwo ten element zmodyfikowaliśmy. I teraz jeszcze to, co pozostało, musimy sobie tutaj zrobić takie wycięcie, więc teraz przechodzimy na drugą stronę, robimy sobie łuk, tutaj nie związał mi się ten punkt, zatem jeszcze raz go robię jako wspólne. Mogę teraz zrobić sobie oś konstrukcyjną, żeby tutaj środek łuku zbazować. Co prawda nie udało mi się zrobić pionowo, mogę to szybko poprawić relacją. Szukam sobie środka i go sobie tutaj wiążę. Teraz wykonuję wymiarowanie, pamiętamy lewy przycisk, przynajmniej lewy, no ja używam lewego, bo mi jest bliżej od manipulatora po prostu, żeby sobie nadać wymiar 14,5 mm. Nadamy sobie wymiar promienia, promień to 26 mm, no i teraz to już jest tutaj gotowe. I na tak przygotowanym tylko zarysie samego łuku przechodzimy do wyciągnięcia, zaznaczamy naszą powierzchnię, zaznaczamy przez wszystko, wybieramy bez drugiego kierunku, bo nam jest niepotrzebny. I teraz zaznaczamy, żeby nam wycięło wszystko w górę, co jest, akceptujemy, no i mamy teraz już ten element gotowy. Musimy zrobić tutaj jeszcze zaokrąglenie, tu i to nam potrzeba, zaokrąglenie o promieniu 1 mm, czyli nam teraz powstanie w ten sposób. I jeszcze musimy dać tutaj dwa zaokrąglenia, które są w tym miejscu również 1 mm. Tylko teraz, tak jak wspominałem, tego typu zaokrąglenia warto sobie robić jako sprawy kosmetyczne na końcu, a nie powiedzmy w środku, jeżeli nie są one w jakiś sposób związane, czy też nie uzależniają nam dalszych postępów. Akurat tutaj tak nie ma. Dlatego nawet jeżeli się zagalopujemy i zdarzy się taka sytuacja, że jednak wiemy, że te zaokrąglenia możemy śmiało dać na koniec i nie będą nam one przeszkadzać w tworzeniu dalszych operacji z naszym modelem, możemy sobie tą beleczkę, która tutaj jest, przesunąć, wraca nam do wszystkiego i możemy sobie nadal tutaj tworzyć nasze jakieś pozostałe operacje. I teraz powiedzmy, że na tej ścianie, tylko sobie tutaj kliknąłem nie w to, co trzeba, na tej ścianie utworzymy sobie szkic i muszę sobie zrobić tutaj otwór gwintowany. Więc teraz tutaj tak naprawdę nie potrzebuję osi symetrii, bo i tak muszę tutaj nadać wymiar, który może się jeszcze w przyszłości zmieniać, ponieważ tutaj akurat na razie nie tworzę relacji. Może być taka sytuacja, że te wymiary się tutaj jeszcze będą zmieniać, dlatego na razie pozostawię to w ten sposób i na tym zakończę ten szkic, ponieważ drugi będę robił oddzielnie z racji tego, że są tu inne otwory. Przechodzę do kreatora otworów i tutaj potrzebuję zrobić otwór gwintowany. Zaraz sobie go tutaj namierzę. Otwór gwintowany M3. Mam otwór gwintowany M3. Przez wszystko. Możemy dać od razu przez wszystko. Pozycję zaznaczamy tu. Możemy dać drugi jako na przykład do następnej i zrobić odbicie lustrzane. Także tutaj jak już komuś jest łatwiej, możemy zrobić to w ten sposób. Możemy zrobić teraz drugi otwór na tej ścianie, bo tutaj go też potrzebujemy. Tutaj akurat z wykonawcą będzie troszkę zabawy, ponieważ jeżeli chodzi o głębokość tego otworu, będziemy musieli pilnować, aby tutaj nie naruszyć tej powierzchni. Także tutaj wymiarowo będzie troszkę większy problem z wykonaniem tych otworów, ale to myślę, że też się uda. Zatem naniesiemy sobie teraz wymiary. Tutaj mamy akurat od spodu wartość 18 mm, natomiast tutaj mamy teraz odsunięcie od tej ściany na wymiar 4 mm. Przechodzimy znowu do operacji kreator otworu. Wybieramy teraz gwint również M3 i teraz tutaj troszkę go już będziemy parametryzować, czyli tutaj będzie na odległość. No i teraz jeżeli chodzi o pogłębienie, no to jest tutaj 5 mm. Natomiast tutaj będzie 4 mm, tutaj może być ten skok nieco problematyczny, no ale ewentualnie tutaj będzie można w przyszłości jeszcze tę kwestię tutaj poprawić na tym modelu. I potrzebujemy jeszcze dwóch otworów, możemy sobie to zrobić teraz na tej, również na tej płaszczyźnie, na tej ścianie znaczy się. Zrobimy sobie tutaj znowu otwór. Jeżeli chodzi teraz o rozstaw, to będzie w tym kierunku 20 mm, natomiast od tutaj dolnej krawędzi ten otwór, oczywiście sobie nie złapałem jeszcze raz, od dolnej krawędzi będzie to wymiar 12 mm.
I tutaj sobie z kolei wykonamy otwór zwykły przelotowy, kreator otworu standardowy na, jeszcze raz, od rozwiertła rozmiary wierteł i to będzie fi, tutaj mam 3,4 mm. Szukamy takiego wiertełka na odległość przez wszystko albo do następnej. Zaznaczamy, akceptujemy, jest OK. No i teraz wybieramy lustro, zaznaczamy ścianę, płaszczyznę, idziemy do naszych płaszczyzn już gotowych. Operacje, czyli odbijamy ten otwór oraz ten otwór, akceptujemy, to już mamy. Możemy sobie teraz te szkice już tutaj ukryć. Wykonujemy sobie teraz fazowania, czyli tutaj będziemy mieli, oczywiście fazowania teoretycznie można było zrobić przed wykonaniem lustrem, ponieważ tutaj jakby te fazowania są zależne od naszych, znaczy sprzężone są z naszymi otworami i to na późniejsze już prace nie będzie miało wpływu. Także w takich sytuacjach te sfazowania będzie można sobie robić to oczywiście przed wykonaniem operacji lustra i by to wszystko zadziałało. Teraz możemy sobie tą beleczkę przesunąć, no i tutaj już mamy wszystko gotowe. Ewentualnie gdybyśmy sobie tutaj chcieli te ostre krawędzie lekko jeszcze na koniec sfazować, to sobie możemy tutaj jakąś niewielką faskę dać, niech będzie pół milimetra. No i w ten sposób byśmy tutaj mieli taki jeden prosty element. No i w ten sposób sobie już na tym zakończymy ten odcinek. Teraz etap podziękowania był na samym początku. Zatem do usłyszenia w kolejnym odcinku.